Cześć, tu Luk Forbuk i dzisiaj zapraszam Was na recenzję książki, która jest z kategorii, którą ja akurat osobiście rzadko czytam i rzadko po nią sięgam, ale po przeczytaniu tej książki trochę żałuję i myślę, że będę sięgała częściej. Jest to książka Bezgwiezdne Morze, Erin Morgenstern. Powiem Wam, jest to taki styl fantasy, takiej baśni, takiego trochę marzenia sennego. Czekajcie, oddalę trochę. Widzicie, trochę mi ten nie wychodzi. Niby jest to książka, słuchajcie, o książkach, ale tak naprawdę jest to książka o opowieściach, przy czym każda opowieść to jest trochę tak jak życie pojedynczego człowieka, życie każdego z nas. I autorka tutaj właśnie przedstawia, że życie każdego człowieka jest taką niesamowitą opowieścią, które nadaje się właśnie na książkę. Każde życie jest wyjątkowe i niesamowite, ale to, co gdzieś tam nami kieruje, to, że nie chcemy być zapomniani po śmierci. Każda opowieść zaczyna się w chwili naszych narodzin, kończy się w chwili śmierci, ale my chcemy jeszcze żyć dalej właśnie po śmierci i dlatego tak ważne jest dla nas, żeby te opowieści o nas trwały dalej i były przekazywane. I tu trochę tak jest, czyli że te opowieści zaczynają żyć swoim życiem, a Bezgwiezdne Morze jest taką metaforą niekończących się opowieści, ponieważ jedne się kończą, drugie się zaczynają. Dodatkowo powiem Wam, Bezgwiezdne Morze to jest też, świetnie ukazuje właśnie przemijanie cywilizacji, przemijanie społeczeństw, przemijanie poglądów gdzieś tam politycznych, filozoficznych. To, że jedno się kończy, powstaje coś drugiego jakby na gruzach tego, co upadło, ale to może być coś podobnego, a może być całkowicie coś nowego. Świetni bohaterowie, świetnie opisani. Książka może się wydawać czasami przydługa, bo zobaczcie, jest dosyć gruba, ma ponad 600 stron, ale uwierzcie mi, że jak wejdziecie w tą opowieść, wejdziecie w tą historię, to przeniesiecie się w całkowicie inny świat. Ja tak miałam, że jak już zaczęłam czytać, no to jest, wiecie, tak jak się wejdzie właśnie w taką baśń albo tak jak śnimy, że jak zaczynamy śnić, to ten początek snu jest taki jeszcze niejasny, ale jak się rozwija, to już nie chcemy się obudzić. I trochę jest tak z tą książką. Dlatego jeśli lubicie tego typu powieści, takie fantasy, takie z alegoriami, z metaforami, takie z przeniesieniem się w ogóle trochę w inną rzeczywistość, w inny wymiar, w inny świat, a dodatkowo, tak jak mówię, będzie tutaj dużo o książkach, więc jeśli ktoś lubi też taki styl jak Karla Zafona, to na pewno też mu się spodoba Bezgwiezdne Morze Erin Morgenstern. To tyle ode mnie. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was już czytał Bezgwiezdne Morze albo inną książkę Erin Morgenstern. Jeśli tak, to zostawcie mi w komentarzu, czy warto coś innego przeczytać tej autorki, czy też nie. I jakie są Wasze opinie na temat tej książki. To tyle ode mnie. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam.